Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Nie wiem, jak to się stało, że na moim kanale nie ma jeszcze babki ziemniaczanej. Takiej, wiecie, pysznej i tradycyjnej. Więc ją dzisiaj zrobimy. A więc do dzieła. Potrzebować będziemy trochę boczku surowego, trochę boczku wędzonego, cebula, no i przede wszystkim ziemniaki, bo bez ziemniaków babka nam ziemniaczana nie wyjdzie. Dobra, a więc kroimy boczek. Musimy wytopić trochę tłuszczu. Myślę, że około 150 do 200 gramów świeżego boczku powinno wystarczyć. No, dwa takie plastry. Oczywiście można to zrobić na słoninie, można to zrobić na smalcu, ale ja wolę ze świeżego wytopić. Teraz pokroję trochę boczku wędzonego. Tego drugiego niezbyt wiele. Chodzi o to, żeby nadać pięknego aromatu całej potrawie. Teraz pokroję jedną cebulę. Mam przygotowane dwie, ale jedną za chwilę zetrę na tarce. Cebulę kroję w kostkę. Teraz musimy poczekać, aż z boczku wytopi się tłuszcz. Wtedy wrzucimy cebulę i ją delikatnie podsmażymy. W tym czasie oczywiście nie będziemy czekać i leżeć na kanapce, tylko zetrzemy ziemniaki. Ziemniaki i cebulę będę ścierał na oczkach drobnych, na tych. Pierwszą wcieram cebulę. A dlaczego? Dlatego, że później zetrę ziemniaki i wymieszam szybko. Wtedy ziemniaki prawdopodobnie mi nie zczarnieją. Cebula starta, teraz jedziemy z ziemniakami. Oczywiście co jakiś czas musimy przemieszać boczek. Musimy go pilnować, żeby nam się po prostu nie przypalił z jednej strony, a żeby z drugiej nie był surowy. Ziemniaków mam przygotowane trochę ponad kilogram. Dokładne proporcje znajdziecie w opisie filmu. I uwaga na palce, bo nie chciałbym mieć tutaj krwawej jatki w misce. I ostatni ziemniak ląduje w misce. Jak widzicie, palce mam całe. Kolor ziemniaków pięknie żółty, nie czerwony. I właśnie o to chodzi. Uważajmy na swoje zdrowie, uważajmy na swoje palce, wykonując różne czynności. Dobra, to odstawiamy. Boczek jest już pięknie zrumieniony, więc teraz czas dodać cebulę.
Do boczku dorzucę trochę kminku. Chodzi o to, żeby on się delikatnie podsmażył, wtedy będzie bardziej aromatyczny. Oczywiście czarny pieprz, świeżo roztarty, dużo pieprzu. To musi być potrawa bardzo wyrazista, dobrze przyprawiona, lekko pikantna. Musi być czuć pieprz, musi być czuć kmin. To jest właśnie podstawa tej potrawy. Jak teraz pięknie pachnie kminem, takim podsmażanym. Mówię wam, zróbcie tak. Wtedy wydobędziemy cały aromat, taki jaki powinien powstać przy przyprawianiu kminkiem. Myślę, że to już jest gotowe. Teraz zajmiemy się masą ziemniaczaną, do której muszę wbić jedno jajko. Musimy to dobrze posolić. Pieprz, kmin był dawany tutaj. Dodamy majeranku. I masę dobrze musimy wymieszać, czy wyrobić, jak tam uważacie. Ziemniaków, jak widzicie, nie odsączałem, ze względu na to, że babka będzie się piekła około 2 godzin, prawie w 200 stopniach, więc płyn swobodnie sobie uleci, odparuje, a babka powinna się fajnie zsiąść. I ważne jest, żeby z wierzchu była przypieczona, a w środku delikatna. To nie może być suchy wiór, taki, wiecie, którego się kroi, ciacha, nie wiem, układa. To tak nie ma być. To ma być z zewnątrz ścięte, a w środku delikatne. Gotowe. Teraz tak, zapiekał będę w żeliwnym naczyniu. Jeżeli nie macie takiego naczynia, używamy zwykłego, żaroodpornego naczynia. Naczynie uprzednio zostało wysmarowane tłuszczem. No i teraz wkładam to do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na niższą półkę w piekarniku. Na mniej więcej 2 godziny. No i babka upieczona. Spójrzcie. Wygląda tak. Spróbujemy ją wyjąć całą, ale jak mi się nie uda, to trudno, bo widzę, że chyba się delikatnie poprzyczepiała do brzegów, bo błędem było zbyt mało tłuszczu. Ja nasmarowałem oczywiście naczynie, ale prawdopodobnie za mało. Sprawdźmy. O, ja widzę, że to będzie dość trudne zadanie, więc tniemy tak i nakładamy. I tak jak już wam mówiłem na początku, ona musi być chrupiąca na zewnątrz i bardzo delikatna w środku. I właśnie taka jest. Jeszcze sobie wezmę jeden kawałek. Może najpiękniej to nie wygląda, ale to ma smakować. Do tego trochę kiszonej kapusty. I mój obiad gotowy, więc spróbujmy. Zobaczcie, jest bardzo delikatne w środku, a na zewnątrz chrupiąca skórka. I to jest to, co ja lubię. Wow.
Do tego trochę kiszonej kapusty. Po prostu mistrzostwo świata. Boczek i ten kmin, który daje ten aromat. Wow. Taka właśnie powinna być babka. Ona nie może być zbita. Ona nie może stać, wiecie, jak taka babka piaskowa. Tylko musi być delikatne, lekko maziowate w środku. Oczywiście jak to ostygnie, to się zsiądzie, to będzie bardziej sztywne. Wtedy można jeść to na zimno, ale tak jest najlepiej. Z kiszoną kapustą, jak to smakuje. Pokazuję wam, jak jest, jak to ciężko jest wyjąć na ciepło, z żeliwnego naczynia, bo ale w żeliwnym naczyniu właśnie kiedyś to było pieczone. Chciałem odtworzyć i myślę, że mi się udało. Oczywiście jak to wszystko ostygnie, to ja to mogę wyjąć, wtedy pokroić, zrobić piękne zdjęcie i wam pokazać. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było tak, jak jest. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.